Halo, halo, z tej strony Pedro i witam was na kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj zrobimy jeden z największych, jak nie największy opening w Polsce, czyli za ponad 40 miliardów fantasy coinów. Oczywiście w tle, jak widzicie, cały czas otwieram jajka, zaraz wam powiem jak i dlaczego tak akurat otwierałem te jajka. Sprawdziłem wszystkie sposoby na otwieranie jajek, dlatego możecie tutaj zostawić bardzo dużo subskrypcji, bardzo dużo łapek w górę, a w następnym odcinku pokażę wam jakieś fajne metody na fuzowanie tych petów, żebyście mogli zdobywać po prostu legendę z fuzowania. Dlatego każdy niech teraz zostawi łapeczkę w górę i ja już przechodzę właśnie do tego openingu. Jak widzicie, na samym początku podzieliłem to na dwa openingi. Dlaczego? Ponieważ widzę, już wam tłumaczę. Pierwszy opening był w pierwszy dzień update'u. Ja robiłem ten opening i potem od razu pety, które udało mi się wydropić, sprzedałem. Dlatego tych petów nie będę miał w ekwipunku, a udało mi się sprzedać. Za ile je sprzedałem? Za około za pety, za które zapłaciłem 20 miliardów fantasy coinów, właśnie w tym openingu, który teraz widzicie, dostałem 150 milionów gemów, czyli wydaje mi się, że jest to bardzo, ale to bardzo dużo. Bardzo dobrą cenę mi ktoś zaproponował, dlatego to sprzedałem i dlatego teraz nie będziecie widzieli fuzów właśnie z tych pierwszej części petów, ponieważ ich już nie ma, je sprzedałem i to zobaczycie właśnie na drugim openingu. Otwieram na początku, w pierwszym i w drugim openingu otwierałem na samym początku te podstawowe jajka za 11 milionów. Bo chciałem sobie jeszcze sprawdzić te jajka za 11 milionów i te jajka za 99 milionów i doszedłem, widzę, do takich konkluzji, że po prostu jeżeli jesteście zwykłymi osobami, nie robicie jakichś mega dużych openingów, otwierajcie te jajka za 11 milionów, ponieważ jest to turbo bardziej opłacalne. To nie jest jedynie opłacalne pod względem czasowym, ponieważ faktycznie wydajecie na ten opening dużo, ale to dużo więcej czasu. Ale nie jest to jakoś też mega sporo tego czasu, no nie? Oczywiście wszystko widzicie teraz w speedzie 800% około, tak po prostu, żeby wam się to dużo przyjemniej oglądało, żebyście wy wiedzieli, co się dzieje na ekranie w miarę i żeby ten odcinek też nie trwał godziny, bo ponad godzinę otwierałem te jajka, nawet prawie dwie, nie, ponad godzinę to otwierałem. I widzowie, teraz fuzujemy oczywiście te podstawowe jajka i potem będziemy otwierali te jajka golden. Dlaczego otwierałem te jajka golden? Jest to nieopłacalne, ale po prostu widzowie, nie chciałem poświęcać bardzo, ale to bardzo dużej ilości czasu na robienie tego openingu. Dodatkowo, jeżeli bym otwierał za każdym razem, widzowie, te jajka golden, w sensie te jajka zwykłe za 11 milionów, wtedy niestety mielibyście dużo większego speeda i po prostu słabiej byście widzieli to, co się dzieje na ekranie. Więc wydaje mi się, że jest to spoko opcja, że dla was po prostu pootwierałem te jajka za 99 milionów. Ale tak jak mówiłem, widzowie, po prostu nie otwierajcie tych jajek, jeżeli nie robicie bardzo dużych openingów i wam nie szkoda czasu, to naprawdę otwierajcie te jajka za 11 milionów. W ogóle dzisiaj do około 41 miliardów fantasy coinów wydałem na ten opening, tyle udało mi się zebrać. Ogólnie to, jak wiecie, zrobię tą skrzynkę największą w 23 sekundy. Dodatkowo, widzowie, sprawdzimy ile legend, ile mityków mi wyleci. Oczywiście wszystko robię na kupionym lucky za 400 robuxów, na ultra lucky oraz na super lucky. Wszystko otwierałem na tych trzech boostach, żeby maksymalnie właśnie powiększyć swoją szansę na dostanie jakiegoś fajnego peta. Ja już ten wynik znam, ponieważ najpierw nagrywam opening, a potem dopiero dogrywam głos. Więc na samym końcu materiału pokażę wam tak naprawdę, ile tych legend mi się udało zdobyć, ile tych mityków udało mi się wydropić. Z tego co wiem, widzowie, te legendy, które mamy teraz, lepiej się jakby fuzują względem poprzedniego update'u. W sensie teraz mamy większą szansę na wyfuzowanie dobrego peta niż w update'cie temu. Bo update temu było bardzo ciężko, no ale też było kopiowanie, więc każdy, ale to każdy ma po prostu te pety Agony Rainbow. I teraz widzę robienie goldenów. Robienie goldenów to właśnie w tej metodzie otwierania jajek za 11 milionów jest najdłuższy tak naprawdę czas. Oczywiście mamy autohatcha, więc to nam troszeczkę ułatwia openingi, ponieważ ja sobie ustawiam, że otwierają mi się jajka i po prostu gdzieś sobie idę. Wszystko staram się robić na 100%, żeby było pełne. Czasami mi się zdarzyło robić na 88%, ale to tylko dlatego, że po prostu nie dokliknąłem. O, jak widzicie, mamy goldeny. Zobaczcie, jak przez te goldeny pieniądze szybko lecą. Zobaczcie, jak te pieniądze uciekają. Tak naprawdę opening goldenów dla waszym materiale zajmuje około pewnie 20 sekund za jakieś 10 miliardów, więc zobaczcie, jak to, widzowie, leci. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystkie te pety, które właśnie tutaj wydropiłem, zostały sprzedane, a nawet za 42 miliardy z tego co widzę jest. Czyli do tamtych goldenów wszystkie pety sprzedałem, dostałem za nie 150 milionów gemów. Dlatego tak jak teraz tutaj widzicie, mam 180 milionów gemów. Oczywiście nagram też dla was poradnik, jak to dokładnie robić, żeby właśnie zarabiać takie bardzo duże ilości gemów. Ale napiszcie mi o tym w komentarzu. W ogóle jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu gemy. Będę wtedy wiedział, że po prostu dotrwaliście do samego środka, znaczy ponad środka tego materiału, bo filmik trwa około 8 minut, tak go się starałem montować, żeby na 8 minut właśnie było materiału. Jakie mam
odniesienia względem Lucky, tego Lucky za 400 Robuxów. Nie zauważyłem, żeby leciało więcej rerów, ponieważ rerów leciało bardzo, ale to bardzo dużo wcześniej, nawet bez tego Lucky za 400 Robuxów. Może odrobinkę, troszeczkę więcej tych rerów leci, ale to nie jest jakieś bardzo duże osiągnięcie, w sensie to nie jest jakoś bardzo dużo widoczne, te rery. Leci może ich troszeczkę więcej, ale na rerach się nie skupię. Leci dużo więcej epików, widzowie. Jeżeli kupiliście tego Lucky, dużo więcej epików leci. Po prostu możecie zobaczyć, że na sam koniec materiału będę miał naprawdę bardzo dużo epików. Oczywiście epiki też sprzedaję, staram się sprzedawać na Discordzie za gemy, żeby mieć tych gemów jak najwięcej. Oczywiście wszystko sprzedaję na serwerze Discord Big Gamesów i wszystko jest legalne. No i widzowie, ten Game Pass Lucky, jeżeli chcecie więcej epików, no to polecam wam go kupić. Jeżeli, widzowie, no właśnie to jest przetestowanie, bo jeżeli wydałem 40 miliardów na jajka, to jestem w stanie jeszcze coś wypowiedzieć o tym Game Passie. Po prostu nie leci dużo więcej rerów, leci więcej dużo epików i na epików to jest na epikach to jest najbardziej widoczne. Najbardziej widoczna zmiana według mnie to jest na epikach, bo ich naprawdę poleciało bardzo dużo. Jak widzicie, teraz było fizowanie epików, nadal w sumie jest i zobaczcie, ile tych legendarnych epików udało się, tak na, legendarnych epików, golden epików udało nam się zrobić. Naprawdę, ale to naprawdę bardzo duża ilość. Niestety widzę, boję się tego, ponieważ te jajka już są bardzo drogie. Golden jajka kosztuje 99 milionów, a jeszcze przecież będą dwa jajka na tym Fantasy Worldzie, więc podejrzewam, że następne jajko może kosztować nawet, nie wiem, 300 miliardów. Następne jajka będzie jeszcze kolejne, które może kosztować 500 miliardów czy coś takiego. Wiecie, o co chodzi? To jajka naprawdę, naprawdę, naprawdę będą bardzo drogie. Przepraszam, wcześniej mówiłem miliardów, chodziło mi o miliony oczywiście. Naprawdę bardzo, ale to bardzo drogie te jajka następne mogą być. Jeżeli wiecie, chcecie właśnie odcinek sfizowania, bo o tym wam mówiłem. Jeżeli chcecie odcinek sfizowania i jak te pety oczywiście fizować, chociaż ja wam bym wytłumaczył, widzę, w sumie najlepszą taktykę na zdobywanie tych najlepszych petów, ponieważ wydaje mi się, że fizowanie nie jest najlepszą taktyką. Właśnie teraz testuję troszeczkę inną taktykę na zdobywanie tych rainbow petów i no zobaczymy, może mi się uda znaleźć nową taktykę na te pety, może mi się nie uda zdobyć tej lepszej taktyki, zobaczymy, wydaje mi się, że ją znalazłem, ale to widzowie wszystko w swoim czasie się dowiecie. Następny materiał będzie albo o fizowaniu, albo o gemach, zobaczę, co uda mi się nagrać, co mi się lepiej będzie, widzowie, nagrywało. Jak widzicie, cały czas ten opening leci, ale to już jest tak naprawdę końcówka, ponieważ fizuję ostatnie pety, a potem to już został po prostu opening goldenów za 15 miliardów, ale zobaczcie, jak te pieniądze lecą i lecą i lecą i lecą i lecą, tak naprawdę w dół. No, te openingi są niesamowite, zbieracie kilka godzin monety, a tak naprawdę, widzowie, wydajecie je w 5 minut, no taka jest prawda, zbieracie 10 godzin i wydajecie w 5 minut, no i tak to się, widzowie, prezentuje. Więc co, no to już jest tak naprawdę końcówka tego materiału. Dziękuję wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za to, że oglądaliście ten filmik. Trzymajcie się, widzowie, do jutra, jutro odcinek 9:30, siemano!